Stadiony.net prezentują Stadiony Euro 2024. Droga Polski do finału. Witajcie! Niemieckie stadiony są probierzem najbliższego Euro, na którym jakimś cudem nie zabraknie Polaków. Z tego filmu dowiecie się, na których obiektach zagrają biało-czerwoni nie tylko w fazie grupowej, ale też później. Przeprowadziliśmy symulację, według której Polska wychodzi z grupy i zajmuje swoje miejsce w drabince pucharowej. Zobaczmy, gdzie zagramy we wszystkich rundach aż do wielkiego finału. Pierwszy mecz fazy grupowej. Polska-Holandia. Volksparkstadion. Pojemność 49 tysięcy. Hamburg. W 1974 roku rozegrano tu spotkanie RFN z NRD w ramach Mistrzostw Świata. Poza tym mundialem obiekt gościł też Euro 1988, Mistrzostwa Świata 2006, a w 2010 roku finał Ligi Europy. Stadion dwukrotnie był miejscem meczów reprezentacji Polski, ale jeszcze przed zmianą ze starego, nasypowego, na nowoczesną konstrukcję. W roku 1959 i 1971 zremisowaliśmy z gospodarzami RFN, odpowiednio 1-1 i 0-0. Historia naszych meczów z Holandią nie prezentuje się zbyt optymistycznie. Wygraliśmy 3 z 19 takich spotkań. Jeśli 16 czerwca uda nam się ta sztuka, to balonik napompuje się do rekordowych rozmiarów. Drugi mecz fazy grupowej. Polska-Austria. Olympiastadion Berlin. Pojemność 71 tysięcy. Berlin. Jaki mamy bilans meczów z Austriakami? Graliśmy z tą reprezentacją 10 razy w historii. Wygraliśmy 5 razy, 2 razy zremisowaliśmy, a przy 3 okazjach przegraliśmy. Teoretycznie będzie to najłatwiejszy mecz Polaków w fazie grupowej Euro 2024. Miejsce, w którym zostanie rozegrane spotkanie, będzie szczególne. Dla Olympiastadion będzie to kolejna wielka impreza w historii, a drugi raz obiekt stanie się areną finałową meczu między reprezentacjami narodowymi. Czy na Stadionie Olimpijskim zagramy na Euro więcej niż raz? Trzeci mecz fazy grupowej. Francja-Polska. BVB Stadion Dortmund. Pojemność 62 tysiące. Dortmund. Ostatni mecz Polaków z Francuzami na Mundialu w 2022 roku był najlepszym dla oka spotkaniem w wykonaniu biało-czerwonych na całych Mistrzostwach Świata. Czy i tym razem starcie z trójkolorowymi będzie ostatnim na turnieju? Jedno jest pewne. Wizyta na stadionie Borussii Dortmund nie będzie nowością dla Roberta Lewandowskiego, który grał na Signal Iduna Park przy 105 okazjach. Strzelił w tych meczach aż 69 goli. Obiekt ten świętował niedawno 50-lecie istnienia. Aby uczcić tę okazję i Mistrzostwa Europy, BVB, które jest właścicielem stadionu od 2006 roku, chce wyposażyć obiekt w technologię 5G. Dzięki temu polscy kibice będą mogli błyskawicznie poinformować swoich znajomych o kolejnym golu Lewego. Czas na drabinkę pucharową Euro 2024, a skupimy się oczywiście na ścieżce reprezentacji Polski, która w naszej symulacji wyszła z trzeciego miejsca w grupie. 1/8 finału. Hiszpania-Polska. Koloń Stadium. Pojemność 43 tysiące. Kolonia. Wychodząc z grupy z trzeciego miejsca, co jest koncepcją bardzo pozytywną, jednym z prawdopodobnych scenariuszów jest natrafienie na Hiszpanię. Cytując Jerzego Engela, ta Hiszpania to już nie jest ta Hiszpania, to jest młoda Hiszpania, fajna Hiszpania, ale to nie jest ta Hiszpania. Statystyki z tą reprezentacją nie wyglądają najkorzystniej. Bilans bramkowy wynosi 28 goli do 9 na korzyść drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. Na Euro podjęlibyśmy Hiszpanię na stadionie w Kolonii, który kilka miesięcy temu skończył 100 lat. Miasto jest domem dla ponad miliona mieszkańców, a także dla najczęściej odwiedzanego zabytku w Niemczech. Jest nim kościół katedralny Świętego Piotra. Niewykluczone, że przed meczem reprezentanci Polski wstąpią tam na krótką modlitwę. Skoro mowa o zasyłaniu próśb, prosimy o łapki w górę, jeśli podoba Ci się ten film. Oprócz tego subskrypcje też bardzo się przydadzą. I nie tylko nam. Dzięki temu nie przeoczysz następnego materiału. 1/4 finału. Polska-Niemcy. Stuttgart Arena. Pojemność 51 tysięcy. Stuttgart.
Kiedy pokonamy już byłych mistrzów świata i Europy, możliwe, że czekać będą na nas Niemcy bez formy i z ciężkim bagażem oczekiwań kibiców. Ostatni mecz z naszymi zachodnimi sąsiadami zakończył się zwycięstwem 1-0, mimo że trenował nas wówczas Fernando Felipe Santos. A mecz zaczął w pierwszym składzie wracający z emerytury Kuba Błaszczykowski. Stadion, na którym zagralibyśmy przeciwko Niemcom, przeszedł niedawno modernizację, polegającą przede wszystkim na przebudowie dolnego poziomu trybuny głównej. To już 11. w historii duża renowacja obiektu, który przez pierwsze 12 lat działania nosił nazwę Adolf Hitler Kampfbahn. Rekord frekwencji na stadionie wynosi aż 103 tysiące. Wynik ten padł w 1950 roku, kiedy Niemcy podjęły Szwajcarię. Półfinał. Polska-Portugalia. Munich Football Arena. Pojemność 66 tysięcy. Monachium. Trwa tur Roberta Lewandowskiego po stadionach jego byłych klubów. Jeśli poradzimy sobie z Niemcami w ćwierćfinale, w przedostatnim naszym meczu na Euro, możemy trafić na Portugalię. W końcu będziemy mogli wziąć rewanż za Euro 2016. Historycznego awansu do finału Mistrzostw Europy będziemy mogli dokonać na potężnym stadionie Bayernu. To właśnie Monachium będzie miejscem inauguracji Euro, tak jak to było przy okazji Mundialu w 2006 roku. Liczące około 1 600 000 mieszkańców miasto jest trzecim co do wielkości w Niemczech, a ponadto miejscem pełnym historii, sztuki, parków i ogródków piwnych. Po zwycięstwie z drużyną Cristiano Ronaldo nasze orły na pewno więc znajdą gniazdo, w którym będą mogły uczcić awans do finału. Z kim może nam przyjść zagrać ewentualny finał na Olympiastadion? Nasza symulacja wskazała na finał z Anglikami, którzy nie zachwycają formą. Wielu kibiców domaga się od dłuższego czasu zwolnienia Garetha Southgate'a ze stanowiska trenera i miejmy nadzieję, że również tak będzie po finale z Polakami. Jeśli nasza symulacja się sprawdzi, to na tym Euro zagramy na stadionie olimpijskim aż dwa razy. Obecna reprezentacja Anglii do przegrywania finału Euro jest już przyzwyczajona, więc nie boimy się marzyć. Co stanie się później? Jedno jest pewne. Po tym spotkaniu posłuchamy wywiadu z Janem Tomaszewskim. Bardziej spostrzegawczy zauważyli być może, że przy ścieżce, jaką wylosowaliśmy, nie zawitamy na cztery stadiony. Pierwszym z nich jest Arena auf Schalke. Możliwe jest jednak, że zagramy tam w 1/8 finału, jeśli wyjdziemy z grupy z trzeciego miejsca i zostaną spełnione pozostałe kryteria dotyczące innych grup. Zmierzymy się wówczas ze zwycięzcą grupy C, czyli najprawdopodobniej z Anglią. Drugim obiektem, który został pominięty przez symulację, jest Düsseldorf Arena, który podobnie jak stadion w Gelsenkirchen jest kryty. Jeśli zajmiemy w grupie drugie miejsce, czeka nas tam przyjemny mecz 1/8 finału. Najprawdopodobniej przeciwko Rumunii, Ukrainie bądź Słowacji. W spekulacji nie zostało uwzględnione również miasto, w którym tworzył Jan Sebastian Bach. Nie tylko muzykę, ale też 20 dzieci. Chodzi tu o Lipsk, gdzie znajduje się Leipzig Stadium. Zagramy w nim w 1/8 finału, jeśli wygramy grupę śmierci. Pozostaje jeszcze ostatni obiekt, jedyny, na którym nie wystąpimy na pewno. Jest to Frankfurt Arena o pojemności 47 tysięcy miejsc na Euro. Najciekawsze mecze grupowe, jakie odbędą się w tym mieście, to starcie Duńczyków z Anglikami i Niemców ze Szwajcarią. Omówiliśmy już wszystkie stadiony pod kątem występu polskiej reprezentacji na Euro 2024. Dajcie znać w komentarzach, do jakiego etapu dojdziemy na zbliżających się mistrzostwach i jaki wynik bralibyście w ciemno. Na nas już czas. Następne filmy same się nie zrobią. Do zobaczenia!